Policjanci z Bielan otrzymują informację, że na terenie dzielnicy krążą osoby, które podają się za pracowników różnych firm. Między innymi mówią o sobie, że są to osoby z energetyki. Takie osoby udają się z reguły do osób starszych, chociaż nie tylko. I rozmawiając ze swoją ofiarą, podają nazwę firmy łudząco podobną do tej, z którą mamy podpisaną umowę, na przykład za energię elektryczną, lub tak prowadzą rozmowę, że wręcz sugerują, że jest to ta firma, z którą właśnie tę umowę mamy podpisaną. W trakcie rozmowy proszą tą osobę, tego potencjalnego klienta o okazanie ostatniej faktury za energię elektryczną, spisują sobie z nich dane, po czym informują, że zostanie przygotowana dla nich umowa z atrakcyjnymi warunkami, ze znacznie niższą ceną i w najbliższym czasie oni się na pewno jakoś skontaktują. Po czym okazuje się, że nie ma już żadnego kontaktu z tymi osobami, natomiast przychodzi do nas umowa ze sfałszowanym podpisem, że zawarliśmy umowę z jakąś zupełnie inną firmą i wcale to nie była zmiana warunków umowy z firmą, z którą do tej pory mieliśmy ją podpisaną, tylko jest to zupełnie nowa firma. Okazuje się, że warunki wcale nie są tak korzystne i często ta opłata za energię jest sporo wyższa niż mieliśmy do tej pory. Ponadto często też musimy zapłacić kary za to, że wymówiliśmy umowę w poprzedniej firmie. Prosimy, aby wszystkie takie osoby, które dostaną taką fakturę, taką umowę, na której jest sfałszowany nasz podpis, czy na wypowiedzeniu ze starą firmą, czy podpisaniu z nową firmą, o zgłaszanie się do Komendy Rejonowej Policji Warszawa 5, ponieważ jest to przestępstwo i takimi sprawami oczywiście się zajmiemy. Apelujemy do takich osób, aby przede wszystkim nie podejmowały takich decyzji w domu. Trzeba pamiętać o tym, że każda zmiana umowy, taryfy, wypowiedzenia w przypadku firm energetycznych wiąże się z wizytą w ich placówce. Oni nie wysyłają swoich pracowników po domach, aby zmieniali jakiekolwiek warunki umowy. Jeżeli już tak się stanie i podpiszemy taką umowę, to też musimy pamiętać o tym, że mamy określoną liczbę dni na wycofanie się z takiej umowy bez żadnych konsekwencji, z czego oczywiście trzeba korzystać. Ponadto chyba najbezpieczniej jest w ogóle nie wpuszczać takich osób, a jeżeli chcemy już coś załatwić, to rzeczywiście należy udać się do placówki. Jeszcze należałoby wspomnieć o tym, że takie osoby często proszą o dowód osobisty, na przykład jakąś starszą osobę. Tak prowadzą rozmowę, że w międzyczasie robią zdjęcie tego dowodu i potem te dane nasze są też wykorzystywane przy zaciąganiu kredytów. Więc to też jakby kolejny apel ze strony policji, aby takim osobom postronnym, które nie mają uprawnień do tego, aby wejść w posiadanie naszych danych osobowych, aby w ogóle nie okazywać takich dokumentów, a jeżeli mamy takie podejrzenia, że ta osoba próbuje popełnić przestępstwo lub go popełniła, prosimy o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa 5.